Cześć. Mam tutaj taki sobie amplituner i ma taką przypadłość. Musimy sprawdzić dlaczego. Żaróweczka nie świeci. Zatem widzę, że w tym miejscu jakieś paprochy są w środku. Udało mi się coś dostroić na AM-ie? Nie. To tak sobie tam na FM-ie nie chodzi. Takie mamy tutaj gałeczki, przyciski, głośniki, filtr wysokich częstotliwości, loudness. A może wyłączmy go, żeby się nam tutaj nie denerwował. Pętla magnetofonowa, zakres AM, zakres UKF, autowyciszanie, UKF mono i gramofon. O, potencjometr głośności, balansu oraz regulacji barwy dźwięku. Wskaźnik dostrojenia i power lever indikator. Jest to marka Kenwood. Mam tutaj serwisówkę i schemat. Więc jest z czym pracować. Co ciekawe, powiem wam, że to jest z tego samego okresu, co wręcz z tego samego katalogu, co ten tuner, który zdarzyło mi się już prezentować na kanale, i ten magnetofon, który jest do naprawy. Wejście do gramofonu z uziemieniem, fajny uchwyt na przewód albo antenę, jeszcze nie wiem, być może jest to uchwyt na antenę. Tutaj mamy wyjście do nagrywania, wejście do odtwarzania. Tu druga pętla magnetofonowa, tu są gniazda antenowe. Zakres UKF-u i zakres fal długich. Tu mamy piękny zaczep uziemiający. Antena 75 ohmów. Też możemy 75 ohmów podłączyć na tych przewodach. W środku pewnie mamy transformator impedancji. A jakże inaczej? Jest transformator impedancji, to jest ten element. No i co dalej? Przełącznik napięć. Zaciski głośnikowe. I serial number. Ten amplituner jest mój. Kupiłem go. No niestety, śruby nie są kompletne. A szkoda. To oznacza, że ktoś już podejmował się próby naprawy tego urządzenia. No niestety śruby też nie wyglądają na oryginalne, a szkoda. Będę musiał zaopatrzyć się w jakieś czarne wkręty, żeby można było temu amplitunerowi wywrócić blask. Zdjęliśmy pokrywę górną i naszym oczom ukazuje się. No nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Tutaj jest trochę kurzu. Kondensatory nie śmierdzą. Natomiast tutaj chyba są nieoryginalne tranzystory. Jeden jest przyczepiony bezpośrednio do radiatora. Tak, to nie są oryginalne tranzystory. Były już wymieniane. Tutaj także mamy jakieś tranzystory. Więc być może ktoś zrobił błąd podczas naprawy. Szybki odbiornik fal średnich i UKF KR710 udowadnia, że odbiornik o niższej mocy wyjściowej i wzmacniacza może zaoferować tę samą jakość dźwięku z tą samą łatwością obsługi, co znacznie droższe modele. Wzmacnianie od prądu stałego znacznie poprawia jakość odtwarzanych basów. Zamiast stłumionego, rozmytego basu, jak to zwykle bywa ze zwykłymi wzmacniaczami, brzmi on zwięźle, pełnym pasmem i czysto. Odbiornik jest dostrajany przez elektroniczne wyszukiwanie stacji z blokadą Servo Lock Automatic, które zapewnia precyzyjne ustawienie strojenia na środku nadawanej częstotliwości
w punkcie najniższych zniekształceń. Zakłócenia sąsiednich nadajników są eliminowane dzięki nowemu filtrowi CRF firmy Kenwood. Moc w sinusie 2x28 W przy 8 ohmach od 20 Hz do 20 000 Hz. Współczynnik zniekształceń to jest 0,08%. Czułość wejściowa dla UKF-u 12 mikrowoltów przy 75 ohmach. Tranzystory mocy w tym wzmacniaczu to są Q31, Q32, Q33 i Q34, 2SD690 i 2SD726, przepraszam. I tutaj mamy nasz polski CEMI BD286, tu mamy oryginała. Tutaj mamy polski BDP283 i tutaj też jest polski CEMI. Ciężko się tam dostać. I ciężko też o BDP. Teraz widzicie, nie musicie mi wierzyć na słowo. 284 czy coś takiego. Czyli, a tutaj był stabilizator napięcia. Tutaj jest następna niespodzianka. Także widzicie, nie warto włączać wzmacniacza bez zabezpieczenia. Bo można mu się stać krzywda. Tu też jest polski rezystor. Tam widzę nieźle wypalony laminat. To tak z oględzin ogólnych. Podejrzewam, że naprawa tego amplitunera będzie dosyć droga. I obawiam się, że niepotrzebnie go kupiłem. Takie coś we wzmacniaczu, no moi drodzy, tak się nie robi. Drut powinien być izolowany. Jeżeli już coś chcecie robić, to stosujcie trytytki albo takie coś. Dobra. Wydaje się, że agregat jest w porządku, tylko trochę zakurzony. Chociaż nie, tu już widzę troszeczkę problemów. BDP 237. Nie, 137. A mnie oczy oszukują. Jak widzę, pewnie tutaj są jeszcze jakieś problemy z przełącznikami. Cewki też były kręcone. O, tu już widać. Przyjrzyjcie się, zobaczycie, że były kręcone cewki. Zwłaszcza ta. I jakżeż to może działać? Jakżeż to może działać? To się tutaj wszystko rusza. Ten potencjometr tutaj nie wiem co robi w ogóle. Te kluchy są fatalne kluchy. Druga strona, tu widać, że jest oryginalne lutowanie, a tu już niestety ktoś maczał palce. Tutaj też coś było robione, no ale to jest tragedia. To jest tragedia, naprawdę. Nie żebym biadolił nad czyjąś robotą, ale ja już nawet nie mam za co sobie z głowy wyrywać, bo włosów nie mam, ale takie coś jak widzę, to mi się włosy rwać chce z głowy. Dobrze, wyzwanie, po prostu wyzwanie, challenge. Jakieś paprochy. Potencjometr? Przepraszam za to cmokanie, ale no nie mogę się powstrzymać. Tutaj też jest, to są proste rzeczy do zrobienia. Nie ma tak wyłączony, ja sobie tak chwytam za to, ale nie, no to jest tradycja, że to się tylko na jeden z tych łączy, ja zawsze łączę na dwa. No cóż, myślałem, że będzie prostsza naprawa tego urządzenia. I tak, kolektor, obudowa, drugi kolektor, o. Proszę bardzo, dwa kolektory między sobą. Aha, no zobaczmy według obudowy. No, kolektor, obudowa. Kolektor, radiator, znaczy się nie obudowa. To znaczy masa w sumie, nie? Teraz będzie lepiej widać, co robię. To jest śruba. To jest kolektor. Tak samo tutaj. Śruba, kolektor. I tak powinno być. Nie ma co wymyślać i udziwniać. Tutaj mamy spalony tranzystor i tutaj ma przebicie. Tutaj są tranzystory dobre, ale dlatego, że jest tylko jeden oryginał, zastosuję inne tranzystory i
Poza tym no, trzeba to umyć. Proszę bardzo, zielone naloty. W związku z czym no, ten agregat będzie już trochę nam tutaj trzeszczał. No, nie powinno tak być. Ok, trzeba to umyć, trzeba to rozebrać, umyć. No, całe szczęście mam tą instrukcję, to sobie to rozbiorę. Najpierw umyję, zostawię na tydzień do wyschnięcia, przecież to jest moje, nikt mnie nie pogania, nic mi tutaj się nie będzie działo. Sobie to wyschnie. Jak sobie to wyschnie, to wtedy się wezmę za płytę główną. No proszę bardzo, jak emiterowy rezystor wybuchł. Ten też jest nieoryginalny. Jest polskie. To jest polskie. Oryginalne jest to. Oryginalną linkę trzeba zachować, a tutaj jest schemat, jak tą linkę poprowadzić. Zdjąłem już front panel. No i niestety potencjometry będą wymagały gruntownego mycia i czyszczenia. Ten także. Widać po powierzchni osad z środków do naprawy potencjometrów, płynnych środków. Tutaj także. Ten środek do czyszczenia potencjometrów nawet zerwał tą nalepkę z oznaczeniem typu potencjometru. Przełączniki są suche. Trzeba teraz zdjąć tylny panel, żeby to umyć. I żeby tak tego ciężkiego transformatora nie targać do mycia, po prostu odlutuję sobie te rzeczy tu z tego gniazda. Czyli ten żółty przewód, gniazdo wtedy odejdzie mi. Biały przewód odejdzie stąd. Tam na dole widzicie. Zielony przewód ze środkowego i to będzie wszystko. I tu jeszcze te przewody z tej płytki sobie wylutuję. I tak w trakcie mycia zauważyłem, że tutaj jest jakaś modyfikacja w tym miejscu, znowu jakiś rezystor dodatkowy. Więc czeka mnie głęboka analiza ze schematem. Płytka jest nieco umyta. Przyszedł czas na rozprawienie się z awarium. Potem, po rozprawieniu się z awarią, będziemy rozprawiać się z tymi drobiazgami, bo to już będzie najprostsza rzecz, co będzie można zrobić w tym wzmacniaczu, amplitunerze. No, to co pierwsze powinniśmy zrobić? No oczywiście wiemy już, że końcówka mocy jest zepsuta. Wiemy także, że to są jakieś przeróbki, więc najpierw trzeba sprawdzić rzeczy oczywiste. Rzeczą oczywistą są najprawdopodobniej spalone te tranzystory. Tutaj jest pierwszy piękny. Już go wyczyściłem trochę z tej pasty silikonowej. Ma zwarcie, bo mu wywołałem po prostu kalibrację miernika. Czyli ma wszystkie trzy nóżki zwarte. Zaraz sprawdzę to innym miernikiem. I coś tam pewnie widzicie na tym ekranie, więc tak. Baza, kolektor, emiter. Tak jest wyprowadzenie. Tu jest baza, tu jest kolektor, tu jest emiter. Baza, kolektor. 0. Baza, emiter. 0. Kolektor, emiter. 0. Nawet w drugą stronę będzie 0. Aż dziwne, że bezpiecznik nie spalił się. Widzicie, tranzystor kompletnie przebity. Nie trzeba aż tyle pasty termoprzewodzącej kłaść na tranzystor. Najważniejsza jest ta powierzchnia. Nie trzeba też tutaj kłaść pasty termoprzewodzącej. To jest zbyteczne. Te radiatory spokojnie odprowadzą ciepło, te 20 W. Dlaczego więc te tranzystory uległy uszkodzeniu? Skoro jest taka wielka powierzchnia radiatora. A no wynika to z tego, że te tranzystory są za słabe. To są tranzystory do 15-watowego wzmacniacza. Też przebity we wszystkich kierunkach. Tak więc drugiemu kanałowi, gdzie ten CEMI jest, to jest 288 i 283. Grozi to samo. 286, przepraszam, tutaj jest tak nieczytelne, ja mam tak kiepskie oczy na te małe literki. 286 i 283. Nawet nie muszę sprawdzać w katalogu, żeby wiedzieć, że te tranzystory są tu za słabe. Co trzeba zrobić?
poszukać jakiejś mocniejszej i wstawić. Najlepiej by było oryginały, ale nie jestem pewien, czy uda mi się kupić oryginały w dzisiejszych czasach, skoro to jest maszyna z lat 80. Być może gdzieś jeszcze te tranzystory są. Podlutowałem też ten stabilizator, żeby sprawdzić, czy jest sprawny. No, chyba nic mu się nie stało. I druga śmieszna rzecz, tutaj jest podwójna podkładka silikonowa, tam jest druga. Po co to? Mało, że pasty było tyle, że jeszcze tu na paluchach u mnie widać, że można było służyć cztery wzmacniacze wielokanałowe, to jeszcze podwójna podkładka. Po co to? I żeby nie było, że was oszukuję, właśnie odłubałem. Było mi wygodniej zrobić to bez włączonego aparatu, bo dwie dłonie potrzebowałem. No, myślę, że będziecie widzieć, co robię. To jest jeden rezystor emiterowy. Dubię przy nim we wszystkie strony, nic. To jest drugi rezystor emiterowy. No i ten akurat jest dobry. To jest ten, no to zobacz, ten z tą wypaloną dziurą. On jest zły. A zły jest dlatego, że tranzystory miały przebicie i spotkały się dwa napięcia. No zaraz zobaczę na tym sumacie. I spotkały się dwa napięcia. Minus 36 V i 36 V. Więc coś musiało trzasnąć. Trzasnął jeden z tych rezystorów emiterów. Tu albo tutaj. Także tranzystory do wywalenia. Mało tego, rezystory do wywalenia. Do wywalenia będzie też pewnie drugi kanał, bo tranzystor tam jest za słaby. Ten lewy. Ilość cyny na tej nóżce i ilość cyny, czyli może jakość lutowania na tej nóżce. Bo tutaj te zimne luty wam już pokazywałem. W tym kanale i w tym kanale też były zimne luty. Tutaj. Chyba tak. No to już jest bez komentarza. Natomiast tutaj to groziło może nie tyle pożarem, co na pewno spaleniem bezpiecznika, czy tam uszkodzeniem tranzystora. Rzecz osobliwa. W drugim kanale, tym sprawnym, jest BDP-285. Może mieć to pewne znaczenie. Tu mamy 283 i podejrzewam, że 283 padł pierwszy, a potem dopiero 286. Zresztą spalony rezystor był w kanale 283. Tu mamy tranzystor oryginalny. Mamy też oryginalne podkładki mikowe, bo są z takimi otworkami fajnymi. Dlaczego są z otworkami, nie mam pojęcia, ale są. Widzę, że ktoś tutaj sobie coś na radiatorze już poopisywał, no ale mniejsza o to. I tak, oryginalne tranzystory. Napięcie kolektor baza 100 V, kolektor emiter 80 V, no, baza emiter maksymalne 5 V, kolektor prąd ciągły 4 ampery, impulsowy 8 amperów, moc rozproszeniowa 40 watów, częstotliwość graniczna 10 MHz. To są typowe warunki pracy tego tranzystora. No i współczynnik wzmocnienia dla tranzystorów ten jest C. Czyli powinien mieć od 100 do 200. To sobie przy okazji zaraz sprawdzimy. To są dane tranzystora jedynego oryginalnego, który mi tutaj został. No ale to jest tranzystor komplementarny, w związku z czym musi mieć to samo. A tutaj mamy BDP-283. Widzimy, że napięcia są niższe. Są niższe. Prąd kolektora niby jest 7 amperów, ale ten katalog nie podaje, czy to jest prąd w impulsie, czy to jest prąd ciągły. Pamiętajmy, że tamten miał w impulsie 8 amperów, a w ciągły 7 amperów. Ta wielkość tutaj IC nam nic nie podaje. Katalog dokładnie nie wyjaśnia. No i też częstotliwość graniczna 4 versus 20. Nie, tak. Versus 20 lub ten komplementarny do niego 10 MHz. No widać, że tranzystor jest wolny. Ten CEMI. No, tu mamy, nie? Widzicie, 10, 4, 10. Tranzystor jest wolny i mało tego, mniejsze napięcia ma. Ten z większymi napięciami przetrwał. Ten z mniejszymi napięciami nie przetrwał. I tam jest jeszcze 286 jako komplementarny. No niby ma wyższe napięcia. Ten jest komplementarny do 285. Może ktoś nie miał tranzystorów, włożył tak, jak je miał i tyle. Ja tych tranzystorów stosować nie będę. Chciałem już je wrzucić do pudełka i bym zapomniał, że obiecałem wam
pokazać złącznik wzmocnienia tego tranzystora. Jak to tam było? 200 miał mieć najmniejszą, tak? 199, no może... Nie. C od 100 do 200, czyli ten mieści się w tej tolerancji współczynnika wzmocnienia jak najbardziej. A zobaczmy, czy był skomplementowany, czy to była para, ten CEMI był parą komplementarną. Wybaczcie, zmęczony jestem już dzisiaj po kilku godzinach pracy i jeszcze zabawy z tym amplitunerem, więc trochę mi się język miesza. I czy to mogło działać prawidłowo? Czy zniekształcenia w tym wzmacniaczu były na poziomie oferowanym przez producenta? Ile to on tam ma, tych zniekształceń? No... Nie jestem zaskoczony. Ile on tu może... Tak. Tu widzimy. Total Harmonic Distortion. THD w pełnym paśmie. Na wyjściu taśma. Na obciążeniu 8 ohmów mamy 0,08%, czyli 8 setnych. Przy produkcji 1 W na 8 ohmach 0,04%. No i potem widzimy zniekształcenia intermodulacyjne 0,04% i przy 1 W. Aha, bo to pierwsze rated power, on to jest pełna moc. Tak się zastanawiałem, co to jest za rezystor regulowany z drugiej strony. Ten tutaj. To jest prąd spoczynkowy. A to się ukazało moim oczom, kiedy odlutowałem rezystor telpodu. Tu zerwana ścieżka. Tu w ogóle wypalona ścieżka. Tutaj też nie lepiej. Podrywany drut, będzie trzeba przelotki zastosować. To jest prąd spoczynkowy, to musi być pewny kontakt z drukiem. Przelotki zakłuć, żeby to się dobrze tutaj trzymało. Tam po drugiej stronie był taki duży rezystor 100 ohmów. I ten duży rezystor 100 ohmów zastępował tego 27 ohmów tutaj. Tu mamy regulację, ten rezystor, który został wymontowany. Tu mamy 27 ohmów. Dlaczego tak? Nie wiem. Może jak się rozczytam trochę w tym układzie, tam w instrukcji serwisowej, może zobaczę, jak to działa. Ale przy okazji, jak mamy schemat już i takie ładne zbliżenie, ręce mi się nie trzęsą. Mamy na wejściu bardzo ładną parę rusznicową, lustro prądowe. Następnie mamy stabilizator prądu spoczynkowego w tym układzie i samą końcówkę mocy tutaj. Jedną parkę i drugą parkę. Dodatkowo z wyjścia tej końcówki mocy widzicie regulator barwy dźwięku. I ten regulator barwy dźwięku w sprzężeniu zwrotnym, który nam tutaj z tego miejsca wychodzi, na parkę różnicową do przodu. Czyli jakikolwiek niesprawny potencjometr tutaj powoduje silne trzaski i wzbudzanie się wzmacniacza. Być może właśnie dlatego padły te tranzystory w jednej końcówce, bo były nieodporne na takie silne udary prądowe. No a potem mamy wskaźnik z diodkami, który nam informował o tym, że mamy pełne napięcie na tamtym kanale. I wyobraźcie sobie, że sprzedawca włączył to do prądu, co mnie zawsze dziwi, odwaga tych ludzi. To jakiś handlarz z złomem włączył to do prądu i zaprezentował na zdjęciu ten amplituner, że on działa, tylko jeden kanał trochę buczy. Naprawdę podziwiam odwagę. A ja kupiłem go z ciekawości, poza tym chciałem sobie skompletować 80. rocznik, bo już mam kilka egzemplarzy Kenwooda. Posłuchać, jak to grało. No i oczywiście będzie to do sprzedaży po renowacji. Po jakimś czasie, jak u mnie pogra, wygrzeją się kondensatory, uformują. To wygrzewanie to jest taka nazwa, wiecie. Kondensatory muszą się uformować. No i potem pójdzie to do sprzedaży. Być może uda mi się jeszcze gdzieś wyłowić jakieś oryginalne kolumny do tego amplitunera. I to będzie już nie lada gratka.
Tutaj mam tranzystor sterujący. Czyżbym go tam... Nie, no włożyłem go dokładnie. Z tego miejsca. Mogę go jeszcze raz włożyć i sprawdzić. No i ten tranzystor sprawdzam drugi raz. No z ciekawości. No niestety, to samo. Trzecia nóżka. To jest emiter. Prawdopodobnie już jest upalona wewnątrz struktury. To jest ten nieszczęśliwie polutowany tranzystor tutaj. Gonitwa za ciekawostkami. Ciąg dalszy. R128. Z tej strony. A dlaczego z tej strony? Raczej wiedzieć tylko ten, który to tutaj wstawił. 359 ohmów. Nie mam pojęcia, dlaczego tak. Zaraz sprawdzimy sobie jeszcze raz, jak to się nazywało. Mam pamięć dobrą, ale krótką. 128R i będę szukał. Jak myślę, R128 jest tutaj. W końcówce mocy nawet sterujące się nie ostały jako oryginały PD-137. Ja wiem, że ten wzmacniacz mógł być naprawiany z 10 lat temu, ale niewątpliwie świadczy to o jakości serwisanta, jego wiedzy i umiejętnościach, że zrobił taką masakrę w środku. Oczywiście jeszcze mnie czekają kondensatory do sprawdzenia, no ale sami zobaczcie, co tutaj się stało. Tu się coś naprawdę paliło. No cóż, trzeba powolutku zacząć standardowy przegląd tego urządzenia, pobawić się ze wszystkimi elementami, które są do sprawdzenia. Trochę mnie martwi te przewody, te kabelki tutaj na wierzchu, ale damy sobie radę, nie z takimi cudami dawaliśmy sobie radę. To jest tak tytułem wstępu. Chciałem wam pokazać po prostu, jak serwisowanie urządzenia na łapu-capu tym, co jest pod ręką, nie sprawdziwszy, czy dane elementy mogą zostać użyte, kończy się porażką. Dobrze, ja sobie zrobię mały przegląd i zdam wam za chwilę raport. I powiem tak, gdybym chciał kupić zamienniki oryginalnych tranzystorów, nie ma żadnych zamienników TME dla tego tranzystora. Mogły być to ten tranzystor lub ten tranzystor. Szukałem tranzystora 2SD726, to jest ten tranzystor. 2SD726 to jest ten właśnie tutaj. To jest komplementarny do tego tranzystora. No i 2SD726 nie znalazłem. Ale znalazłem teraz, tak, znowu cofać się o tu. U tego pana nie będę kupował, ponieważ ten pan ma podróbki. Bardzo mi przykro, kiedyś był to znany i renomowany sklep w Poznaniu. Teraz niestety same podróby mają. Także co zrobić? Albo wziąć te tranzystory i szukać zamienniki polskie. Może ten 200, ile tam było? 285 dawał radę, albo wziąć jakieś Darlingtony, wymontować w układzie te tranzystory i po prostu wstawić jeden Darlington już. Szukałem na Allegro zamiennika do tego tranzystora, no i niestety nie znalazłem. Nawet polskich BDP-285 nie ma na Allegro. Masakra, po prostu masakra. Zaczyna mnie irytować sytuacja, która jest związana z COVID-em, bo i w TME części nie ma, i u wielu dostawców na Allegro części nie ma. Jest recesja, naprawdę jest bardzo źle. No i po mozolnych poszukiwaniach znalazłem parkę odpowiednią. 2SD1047 i 2SB817, wzmocnienie między setką a 200. I co dalej mamy? Zaraz zobaczymy. To są tranzystorki, które mają 160 V. To jest właśnie ta parka. Parametry w zupełności mi odpowiadają. 120 W moc rozproszenia.
To jest super. 20 amperów w impulsie, 12 amperów ciągłego. Trochę większe napięcie, baza emiter, 140 V, 160 V, w zupełności mi to wystarcza. HFE też mi się tutaj zgadza, także super. Wybaczcie, że filmuję ekran, ale jak zwykle jest po 22, a ja wróciłem z warsztatu. Jak kupujecie sobie tranzystory mocy, na wszelki wypadek kupcie dodatkową parkę. Ja kupiłem dwie, bo kto wie, może przydadzą się na inny wzmacniacz. Taki sam jak ten, albo podobny. Rezystor, który był dolutowany od druku, to jego wartość jest 360 ohmów. R128 powinien mieć taką samą wartość jak R130, czyli 330 ohmów, a służy on ograniczeniu prądu Q28 i Q30. Powinny być takie same te rezystory. A tutaj widzicie sprawę w drugim kanale. I to są rezystory 127 i 129. Ten wydrapany napis tutaj to jest R129. Jak już widzicie, moc tych rezystorów jest dużo mniejsza niż moc tego rezystora. Na listę zakupów należy wpisać odpowiednie rezystory. No i tranzystory, bo tutaj tu jest oryginał. Drugi oryginał był spalony, znaczy nie oryginał, to był BD-137. Co tam mamy w tym koszyczku z duszyczkami? Tu był taki tranzystor. Dobył zamiast Q29. No, a tutaj są różne polaryzacje tranzystory, więc musi być przeciwny do tego tutaj. Teraz jak poradzić sobie z tą dziurą? Ano zalać ją lakierem epoksydowym. Żywicą, nie lakierem. Żywicą epoksydową zalać, poczekać aż stwardnieje i zrobić przelotki. I ten mieć z drugiej strony tutaj zakuć przelotkami. Jeszcze muszę się dowiedzieć, czy ten druk z tym drukiem był połączony, czy też nie. Ale to ze schematu będę mógł czytać. Q29 nie przeżył. I przykra wiadomość, Q27 też nie przeżył. Q29 to jest 2SD667, Q29 2SB647. No i zobaczmy, jak to było w sprawnym kanale. To jest ten tranzystor Q30. I mamy 116 współczynnik wzmocnienia, 636 mV napięcie otwarcia. Na drugi kanał 94 wzmocnienie, a otwarcie to samo. I to byłoby zamiast tego tranzystora. Teraz wyobraźcie sobie, jakie zniekształcenia produkował ten wzmacniacz. Gdy był zrobiony na niesparowanych tranzystorach, na tranzystorach CMI, które były pod ręką. Mógłbym założyć, że ta część wzmacniacza, czyli część stopień napięciowy w uszkodzonym kanale jest sprawny, ale na wszelki wypadek przedzwonię sobie omierzem, czy wszystkie elementy, tranzystory nie mają jakiegoś przebicia. Potem dopiero będę sprawdzał kondensatory. Podejrzewam, że mogą być sprawne. Większość kondensatorów jest ok, 10 mikro na 50 V. Tak jak mówiłem, stosowane tutaj kondensatory są naprawdę dobrej jakości. To jest jakiś tam kondensator z zasilacza. Gdzieś tu w pobliżu tych tranzystorów. O, tutaj. Wzmacniacz ma 40 lat. Doskonała forma i jakość, jeżeli chodzi, doskonała kondycja, jeżeli chodzi o kondensatory. Gdyby nie serwis, który tutaj trochę namieszał,
To byłoby pięknie, bo to fajny wzmacniacz, nie wymagający naprawy. Czy kondensator 6800 mikro na 45 V po 40 latach zachowa swoje parametry? No zobaczcie, nawet nie ma utraty 10%. Także hasło puszczone w komentarzu: kondensatory w urządzeniu 40-letnim należy wymieniać, uważam za niezasadne, ponieważ przykład tego amplitunera Kenwooda KR710 pokazuje, że nie zawsze. Tutaj mam zalany fragment żywicą epoksydową. Teraz żywica musi sobie wyschnąć, to będzie około doby. I te otwory tutaj potem będą się ponawiercać na powrót. I ten zakuć. Tak chcąc wykorzystać resztkę żywicy, po prostu otworzyłem, oglądałem całość płytki drukowanej i otworzyłem potencjometr. Jak widzicie, widać tu jakiś płyn, ale co mnie zastanowiło, to dlaczego ta część tutaj jest pęknięta. Nie wiem, czy to widać. Może za dużo światła. O, teraz widać. Tutaj jest pęknięte. Nie wiem, czy to było w czasie zakucia tego potencjometru, czy później się to zdarzyło. W każdym razie no jest to problem mały. Jak widzicie tutaj jeszcze, zobaczcie, jakie to jest wszystko. Mimo, że potencjometr był psikany. Widać, jakie to jest. A dlaczego był psikany? Tutaj po prostu widać na tym, jak to się błyszczy. Czy usunęło to trzeszczenie? No na pewno na chwilę. Ale jak widać na tym przykładzie, nie jest to kompletna renowacja potencjometru. Dobrze. Drugi kanał. Dobrze. Tak się można poparzyć. Trzeba to zrobić inaczej, mianowicie podgrzać troszkę, wyprostować. I proszę, jak pięknie, ładnie wyszło. I znowu się odniosę do porad dziadka Kowala, bo kiedyś w jakimś komentarzu komuś napisałem, że dziadek Kowal nauczył mnie kilku ciekawych rzeczy. Podczas gwintowania aluminium łudzimy je spirytusem. Także praktyczna wiedza jest dobra, zwłaszcza jak się podgląda kogoś pod mistrza podczas pracy, że tak powiem. A dziadunio znany był w całej okolicy. Przełączniki są czyste, można tak rzec, więc je tylko zakonserwuję. Przełączniki sprawdzone, wyczyszczone. Sieciowy. Włącznik, w sumie to jest nie przełącznik, bo przełącznik przełącza styki, a włącznik włącza. I jak widzicie, jeden styk jest czyściutki, a drugi styk jest niestety lekko przybrudzony. A to oznacza konieczność wyczyszczenia. Więc mamy ten piękny, wspaniały Argentum, który pachnie
dosyć brzydko, jakby wózka szamba na wsi. No ale cóż, mamy. No to trzeba z niego skorzystać. No, tutaj sobie kuwetkę jakąś mamy. I teraz już pewnie nic nie widzicie. Ale dobrze, mam. I jakoś te argentum tego brać nie chcę. O, już bierze. To znaczy, że za mało tego argentum użyłem. Ale już wzięło. Z drugiej strony też mamy trochę skorodowane styki. O i proszę, jak ładnie. Tu już jest wyczyszczone. Nie trzeba tego robić tam przed zanurzeniem, bo nie wiem, jak to będzie reagowało z tym plastikiem. Ale tutaj teraz możemy przeczyścić sobie to papierem i sprawdzić, czy mamy wypalone styki. Styk do wypalonych nie należy. Jeszcze można go używać. Dobra, trzeba to złożyć. Ładnie. Wysuszyć i złożyć. Gniazda niestety głośnikowe w środku tutaj mają jakieś naloty. No i musiałem to trochę za pomocą pędzla poczyścić. Także gniazda głośnikowe też czasem warto sprawdzić. W środku na tych blaszkach jakieś białe paprochy były. Nie wiem, nie widać, bo aparat nie chce wyostrzyć, ale użyłem do tego alkoholu izopropylowego. Jeszcze całość muszę przemyć, żeby jednak jakieś naleciałości tutaj na tym plastiku też są. Nie wiem, może po innych płynach. Takie oto przelotki zakute. Jeszcze będzie tutaj poprawiony druk w tym miejscu, tutaj. To trzeba połączyć, ale to już połączę końcówką. Także jest zaklejony żywicą, zakuty w otworkach. To wszystko mi tutaj syna wypełni, będzie dobrze. No niestety nie mam takich ładnych, małych rezystorów emiterowych. Wstawię takie większe klocki. Tu mam tranzystory. Tam jest otwór zakuty pod tranzystor. No i w tej chwili mam mały problem z 330 ohmów pół wata. Myślałem, że mam na stanie magazynowym. Niestety nie mam. No niestety, tamte rezystory 330 ohmów są za małe mocowo. To jest to samo, co tu tutaj, w tym miejscu. Tutaj mam 330 odpowiedniej mocy, może nawet trochę za mocny. A pochodzi stąd, to jest jeszcze pozostałość po moim starym Radmorze 5102. Nie był w wersji T, był w wersji z trzema wskaźnikami. Ale jako, że po prostu ten Radmor był dla mnie bezwartościowy, rozebrałem go na części. Teraz żałuję, bo mógłbym dostać za niego i nawet 4000 zł. Co dla mnie jest absurdem. Ktoś może mi powiedzieć, że to jest śmieszne, żeby szukać dwóch rezystorów na starych płytkach drukowanych. A ja wam powiem, że 15 minut poszukiwań jest tańsze, aniżeli 20 zł za paczkę rezystorów. Bo w tej chwili nie potrzebuję niczego do zamówienia, a wzmacniacz chciałem uruchomić jak najszybciej, więc po prostu przeglądam sobie stare płytki. A tutaj mam mój pierwszy Walkman. To jest Walkman produkcji chińskiej, trochę już zabrudzony, który miał być stereofoniczny, ale jak tu widzicie, okazał się mono. Kupiony jeszcze w latach 80. 85, może 6 rok, jakoś tak był boom. Nie, za wcześnie, 88. To był boom na tanią, tandetną elektronikę z Chin. Marki International. No to kolejny złomowaty element z mojego starego Radmora. Głowica. W czasie szukania odpowiedniej płytki znalazłem jeszcze inne ciekawostki. To jest fragment magnetowidu wideo 2000. Fajny był obraz tego, lepszy od VHS-u, ale już naprawdę nie pamiętam, co to tam mu się stało, że nie mogliśmy go naprawić w tych latach początku 90. No i tak, płytka już przemyta. Zostały pomontowane przelotki.
No nie wygląda to najpiękniej, ale to był zniszczony druk i wypalony kawałek laminatu. No to cóż, i tak najważniejsze jest to, że to działa. Tu muszę się jeszcze pozbyć paru rzeczy, żeby to ładnie mi tu funkcjonowało. Tego spinacza stąd wywalić. I co jeszcze? Aha, to ładnie tu przesunąć diodkę na przodek i lutować kondensatory. Te tranzystory mają szersze wyprowadzenie niż otwór w płytce drukowanej. O, teraz widać. Tego powiększam to. Uwaga, zrobi się głośno. Za pomocą takiego narzędzia. I to oczywiście nie zmienia żadnych właściwości wzmacniacza. I jak widzicie, w tej chwili przygotowuję sobie tranzystory do montażu. Najpierw je założę na radiatorze. I proszę spojrzeć, tutaj nie potrzeba podkładki izolacyjnej, można zastosować śrubę bezpośrednio. Podkładkę mikrową mam tutaj. I co? I muszę trafić w otwór, żeby tranzystor zakręcić. Ustawienie dobre i dokręcam. Na tyle, na ile pozwoli mi to aluminium. Bardzo proszę. Upewniwszy się 3 razy co do polaryzacji tranzystorów wyjściowych i zagięciu nóżek, mogę przystąpić do połączenia ich z PCB. Pamiętajcie, że te miejsca się trochę grzeją, więc lepsza jest większa ilość cyny niż to, co widzieliście, gdy rozmontowywałem te układy. Bardzo ładnie. I jeszcze to mi tu zostało do plutonienia. Tak, żeby nam się nie porobiły zimne luty przy przypadkiem. No i jest pięknie. Tu jeszcze poprawkę. Voilà. No tak, urządzenie jest przygotowane do montażu w obudowie, ale nie zrobię tego dzisiaj. Czas pożegnać Jaryłę i jego tumy, więc w następnym ujęciu będziecie mieli następny dzień. Już letni. Przed zmontowaniem obudowy trzeba ją jednak trochę odświeżyć, dlatego tutaj nakleiłem taśmę, a to po to, żeby nie malować miejsc, z których się styka radiator z obudową. No i oczywiście zakleiłem to, żeby zostawić naklejkę. Cały front panel mam już pomontowany, ale tego pięknego panelu czołowego nie będę zakładał w tej chwili, żeby go przypadkiem nie porysować. Została mi wskazówka do ułożenia i linka. To zaraz się tym zajmiemy. I oczywiście klawisze, ale to założę dopiero wtedy, kiedy przyciski założę dopiero wtedy, kiedy będę zakładał ten piękny front panel, który trzeba jeszcze troszeczkę na i tutaj widać jakieś zacieki, trzeba to usunąć na tym pleksiglasie i będzie dobrze. Tutaj jest taki bezpiecznik 0,8 ampera i on był w miejscu 2 ampery, a ten zielony bezpiecznik to jest 4 ampery, a powinien mieć 3,15, z tym, że on jest na 127 V. Gdyby zdarzyło się wam
przełącznik napięć nie oznaczyć, rozebrać i nie oznaczyć, bo chcieliście wyczyścić styki, a nie wiecie, jak to połączyć potem z transformatorem. Z reguły, jeżeli są dwa bezpieczniki, to większy bezpiecznik jest na niższe napięcie, ponieważ moc to jest prąd razy napięcie. P to się równa U razy I. I teraz tak, jeżeli mamy większe napięcie, to wtedy przy tej samej mocy bierzemy mniejszy prąd, a jeżeli mamy mniejsze napięcie, to bierzemy większy prąd. W związku z tym sprawdzamy sobie, jak przebiega tutaj ścieżka drukowana. Z tego punktu idzie na przełącznik, wraca na zielony. Zielony obsługuje nam ścieżka, wchodzi na ten styk tutaj przełącznika, to można sprawdzić zaglądając pod spodek, i przechodzi przez, to jest bezpiecznik, wchodzi na ten żółty, żółty idzie na przełącznik. Przełącznik mamy tu, ja oznaczyłem sobie yellow, z reguły oznaczam, jak odlatowuję przewody, i to już wiemy, że w tej pozycji tutaj mamy 127 V. To sobie jeszcze tu po płytce drukowanej idzie przez ten bezpiecznik i wskakiwało nam na ten tutaj pin i oznaczony tutaj jest green. A green idzie z transformatora. I w tym przypadku green był w dolnej pozycji. Tutaj. Także na tym oznaczone kółeczkiem jest 230 V, a z tej strony 127, gdzie jest ten yellow przewód. I w ten sposób po dedukcji obwodu drukowanego łatwiej nam dojść do tego, jak są ułożone wyprowadzenia transformatora. Oczywiście wszystko można sobie jeszcze zmierzyć. Zobaczcie, wyłączyłem włącznik sieciowy, włączyłem włącznik sieciowy i mam pomiędzy jedną końcówkę transformatora sieciowego, czyli ten cały przełącznik napięć, i drugą końcówkę transformatora sieciowego włączony w tej chwili omomierz. Mam w pozycji no niewiadomej. Znaczy, ja powiem od razu, że to jest 230 V, ale zaraz zobaczycie coś. Jak przełączę na 127, co się dzieje? Spada nam rezystancja uzwojenia. Mamy mniejsze napięcie, więc potrzebujemy mniejszy opór na uzwojeniu. Żeby nikomu nie przyszło do głowy przełączać napięć, pod spodek wsunę kawałek preszpanu. Po prostu nie sądzę, żeby moja robota zawędrowała tam, gdzie 110 V czy 120 V obowiązuje jako napięcie zasilające. Dobrze, składamy dalej. No czas go sprawdzić. No, premiera, chwila. Nie wiem, czy to będzie działało. Mam pewne obawy, ale zobaczymy. O, działa. Trzeba teraz sprawdzić. Nawet się tutaj nie świecą te. Czyli bardzo dobrze. Coś tam, zasilacz 12 V działa, bo jak widzicie, coś tam się pojawia. Trzeba teraz ustawić prąd spoczynkowy. Sprawdzić napięcie na wyjściu. No, ale jako, że potrzebuję dwie ręce, wyłączę na chwilę aparat. No i po ustawieniach oczywiście trzeba sprawdzić, czy coś gra. Gra. Więc jest ok. To prawda jest, że my elektronicy do sprawdzania podłączamy byle co, ale teraz mam takie zespoły głośnikowe od jakiejś wieżyczki JVC. Kupiłem za parę złotych na takich samych głośnikach, które tutaj były. Tyle, że tym razem jest to obudowany głośnik i troszeczkę inaczej gra. Dobra. Jak sądzę, te dwa przewody łączymy na rezystory, a nie na przykład tutaj na masę. Jeszcze dziwniej to wygląda w drugim kanale. O, proszę. Gdybyśmy łączyli tutaj, to byśmy się podpięli pod bazę. Podejrzewam, że chodzi o te dwa punkty piątka i tutaj ten rezystor. Tak jak zresztą wymyśliłem, to tak też zrobię. No trzeba troszeczkę przeanalizować. I też z drugiej strony 30 mA, 30 mV przy tej
rezystancji 0,97 Ohma daje nam prawie 30 mA. I nie wiem, czy mi się uda taki prąd początkowy ustawić na tych rezystorach. Mamy sygnał 1 kHz. O, już zniekształca. No to powiedzmy, że mamy 17 V na wyjściu. To jest moc wyjściowa na obciążeniu 8 ohmów. Radioodbiornik już jest ustawiony, 96,4 na przykład. 94,6. 109 na przykład. 106. Chyba 2 było tutaj, czy 106,4 i 106,8 powinno być. O, czyli mamy. I proszę, jak ładnie sznureczek chodzi. Tutaj muszę jeszcze to odpowiednio zamocować, żeby mi się tam na te kondensatory nie wpadło. No i dobra. Tak, złożyłem jeszcze ten amplityner. Przypomniało mi się, że miałem to zrobić. To jest ten zabezpieczenie kolumn głośnikowych. Zwróćcie uwagę na tą diodę. Jak się dotyka gałki strojeniowej, to zmienia się kolor tej diody i pewnie wyłącza się muting podczas strojenia. Dobra. Gra coś, także nie mogę tej piosenki puścić, bo to jest zegarmistrz światła, ale dobra. Zrobię jeszcze ten, ale nie będę już tego filmował, bo film będzie ponad godzinny. No jeszcze muszę odwrócić tę gałeczkę tutaj. Niestety nie zauważyłem. I balans jest odwrotnie. Muszę ośkę odwrócić o 180 stopni. To jest wszystko. Mogliście zobaczyć, jak zdiagnozować usterkę, jak naprawić wzmacniacz mocy i jak sobie poradzić z ustawieniem prądu spoczynkowego. Pamiętajcie też o doborze rezystoru pod względem mocy, jeżeli tam w prądzie spoczynkowym grzebiecie. No i to jest wszystko. Ten film nie obejmował strojenia tego odbiornika, nawet nie tyle strojenia, co sprawdzenia, czy mieścimy się w zakresie. I mieściliśmy się, musiałem tylko trochę poprawić detektor fazy. I to generalnie już koniec tego filmu. Także dziękuję za obejrzenie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów, którzy dotrwali do końca. Na razie.